dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mamy Wigilię, słuchajcie, nie wiem kiedy to minęło, naprawdę, ten czas mi tak szybko zleciał. Chyba jeszcze szybciej niż zazwyczaj, chociaż zawsze to tak jest życie, że najpierw mamy 1 grudnia, otwieramy te kalendarze adwentowe, a później nie wiadomo kiedy i już są święta. Wczoraj się narobiłam, wczoraj cały dzień gotowałam, przygotowywałam. Dom u nas jest w tym roku właśnie Wigilia, w ogóle miało być to wszystko troszkę inaczej, bo pierwszy dzień świąt mieliśmy spędzać u mojej mamy, natomiast przed świętami moja mama się rozchorowała, więc wyszło tak, że wszystko tak naprawdę jest u nas, więc wczoraj miałam gotowanie, szykowanie, zrobiłam naprawdę bardzo dużo rzeczy, ale też wspomogłam się cateringiem, nie będę tutaj oszukiwać, że wszystko robię sama, zamówiłam sobie 2 ciasta, takie właśnie upieczone przez kogoś, 2 blachy, także mam jabłecznik, mam sernik, zamówiłam też gotowe pierogi, natomiast praktycznie całą resztę muszę zrobić sama, więc robiłam wczoraj sałatki, 2 śledzie, galaretki, no wszystko dużo było tego. A dzisiaj już taki spokojniejszy dzień, dzisiaj będę tylko smażyć ryby. Mam 3 rodzaje ryb, mam karpia, mam solę i mam dorsza. I co tam jeszcze? A, i muszę ugotować jeszcze kompot, ale to później. Teraz się widzicie, szykuję, wstałam, zrobiłam sobie maseczkę, to jest maseczka z Senel, taka fajnie liftingująca, poprawiająca właśnie i koloryt skóry, i właśnie jej strukturę, taka, no taka idealna właśnie na dzisiejszy dzień, po wczorajszym dosyć pracowitym. I płatki pod oczy, które kupiłam niedawno, ja Wam jeszcze ich nie pokazywałam, to są płatki zapomniałam jak się ta firma nazywa, w każdym razie bardzo fajne, bardzo mi się podobają, użyłam jej dosłownie 2 raz, ale już czuję, że są super, bo są fajnie nawilżone już od samego początku, ale nie zjeżdżają, bo zazwyczaj te płatki, na przykład jak kupowałam te koreańskie, to one, wiecie, też były nawilżone, ale od razu właśnie zjeżdżały i dopiero później, jak po jakimś czasie, jak one się w tym pudełku troszkę, wiecie, wysuszyły, to pod koniec już były lepsze. Natomiast te od samego początku bardzo fajnie się trzymają. Ja je kupiłam w Sephorze. One były co prawda troszkę droższe, bo w takiej regularnej cenie chyba kosztowały około 100 zł, ale ja je kupiłam na 25% zniżce, więc stwierdziłam, że je właśnie wypróbuję. Napiszę Wam nazwę, którą pokazywałam Wam je na początku filmu. Bardzo fajne i jest tam kilka rodzajów, bo tam były chyba i jakieś tam właśnie liftingujące i ujędrniające. Ja mam chyba odżywcze, z tego co pamiętam, jeszcze były chyba rozświetlające. Ja wziąłam te odżywcze, ale wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia, które się weźmie, że one po prostu są naprawdę fajne. Także robię sobie właśnie maseczkę, płatki po to, czy później zrobię makijaż. No i będziemy dalej jechać z tym dniem. Także witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania tego vloga. Nie wiem jak tam u Was, ale w Łodzi padało wczoraj, pada dzisiaj od rana, także wbrew wszystkiemu okazuje się, że chyba będą białe święta, także super. Skończyło mi się moje serum z witaminą C, więc sięgnęłam po coś takiego, Heslab Care z Glow On, serum z witaminą C 10%. Nowość dla mnie, nie nowość na rynku, ale słyszałam o nim bardzo dobre opinie, że jest lekkie, że się fajnie wchłania, że stanowi dobrą bazę pod makijaż. Ja, wiecie, bardzo lubię sera z witaminą C, on u mnie zawsze ląduje właśnie na twarzy, taki kosmetyk antyoksydacyjny, więc mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie ładnie wyrównywało koloryt skóry, rozświetlało ją. Na takim efekcie mi zależy, także zobaczymy. Podobno też pięknie pachnie. Powiem Wam, że to serum jest takie bardzo, bardzo lekkie. Ma taką, nie wiem, tutaj zobaczycie, taką śmietankową, delikatną konsystencję, taką emulsyjną. Zapach jest bardzo delikatny, taki cytrusowy. Delikatnie cytrusowy. Chciałam, że będzie taki mocniejszy. Natomiast fajnie się widzę, rozprowadza na twarzy. Daje takie lekko świetliste wykończenie, ale bardzo, bardzo lekkie.
delikatnie się klei, ale ja czuję, że to się zaraz wchłonie, wiecie? Bo to już tak czuć, że ono się zaraz, że zaraz się wchłonie i tutaj już nie będzie dosłownie nic. Także no fajne, na razie tyle Wam mogę powiedzieć. Zobaczymy, jak się na tym będzie utrzymywał makijaż i zobaczymy, jak będzie wyglądała skóra, tak? Czy będzie działało. Na razie takie pierwsze wrażenie jest ok, aczkolwiek spodziewałam się fajniejszego zapachu, bo słyszałam o nim naprawdę opinię, że jest cudowny. Ja miałam to serum peptydowe z tej marki i rzeczywiście ten zapach był urzekający. Natomiast to jest ładne, ale no szału nie ma. Ale generalnie kosmetyk fajny, leciutki. No zobaczymy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy skończony i pokażę Wam tak na szybko produktów, jakich użyłam. Więc postawiłam dzisiaj na Catrice podkład, ten True Skin. Ja już Wam pokazywałam i omawiałam. On jest w kolorze 010 Kaszmir. Fajnie się sprawdza, bo on jest długotrwały, natomiast wydaje mi się, że on troszkę mi wysusza skórę, dlatego nie używam go codziennie, ale raz na jakiś czas sprawdza się bardzo dobrze i najważniejsze właśnie, że wytrzyma do wieczora, bo makijaż robię rano, ale nie będę już wieczorem go poprawiać. Pod oczy puder, który Wam ostatnio pokazywałam z tej marki Pat Metzgraft Labs, nie znam tej marki, w każdym razie on jest w środku, on nie jest sypki, on jest taki normalnie w kamieniu, tutaj jest napisane, że on jest w kolorze light, on jest po prostu biały, taki transparentny, a na całą twarz użyłam mąki ziemniaczanej w jakimś zastępczym opakowaniu, to już Wam nie będę pokazywała. Bronzer to... spadło mi coś. Bronzer to mój City Bronzer z Maybelline, to jest w kolorze Medium Cool 200. Bardzo fajny, ciepły, ale też nie za ciepły, nie pomarańczowy, ładnie tak ożywia i ociepla twarz. Jeżeli chodzi o korektor, to w kącik i troszkę na nos używam MACa, to jest NC20, bardzo ładny taki właśnie teraz zimowy kolor, na lato mam troszkę ciemniejszy i ten, który mi właśnie przed chwilą spadł, to jest Yves Saint Laurent Touch Clad w kolorze chyba najjaśniejszym, 01 z tego co pamiętam, szukałam przed chwilą odcienia, ale nigdzie go tutaj nie widzę. Jeżeli chodzi o cienie, no to użyłam tego mojego cienia w kolorze Brule, chyba z MACa. Tak, Brule, on jest na całą powiekę, bardzo ładny, taki matowy cień, który wygląda jak druga skóra, a ładnie wyrównuje strukturę tutaj i pod oczami i na powiece. W załamanie Omega to jest ten tutaj, też bardzo ładnie wygląda. To jest taki dosyć jasny, beżowy, beżowo-brązowy cień.
Bardzo ładnie wygląda, bardzo jestem z niego zadowolona. Tych pozostałych praktycznie nie używam. Jeżeli chodzi o środkową powiekę, tak żeby troszeczkę nadać blasku, to użyłam tego cienia z Bobbi Brown Moonstone. On bardzo ładnie wygląda w świetle wieczorowym. No i dalej na brwi. To taki produkt z Benefit chyba. Z tego co pamiętam, o, to jest chyba trójka, nie wiem, tu się wszystko pościerało, to jest taki ładny, średni, dosyć jasny brąz, właśnie nie za ciemny, pasuje do moich właśnie włosów. I tutaj kredki, najpierw mogłyście widzieć, że cieniem sobie te brwi troszeczkę przyciemniłam tą kredką z Miss Sporty, ona jest w kolorze 002. Ją też używam zawsze na górną powiekę, żeby zrobić kreskę, a tą jaśniejszą w kolorze 018 z Miss Sporty czasami troszeczkę poprawiam ubytki w brwiach, jeżeli jest taka potrzeba. Zamiast różu użyłam dzisiaj ten z Catrice, taki właśnie rozświetlający bronzer. On mi się super sprawdza, jest taki marmurkowy, bardzo ładnie wygląda na twarzy. Tuż do rzęs to jest tutaj taki z Oriflame. Na dolne rzęsy z grzebykiem i na górne pokazywałam Wam mój ulubieniec Varieté Eveline. Bardzo fajnie mi się sprawdza, bardzo jestem z tego tuszu zadowolona. I pomadka z Charlotte Tilbury w kolorze Pillow Talk. Do tego jeszcze użyłam konturówki, ale nie powiem Wam, co to jest za konturówka, bo wszystko mi się kompletnie już starło, więc nie ma sensu. 3 godziny do Wigilii, a ja jeszcze muszę gdzieś podjechać z moim mężem, coś sprawdzić. Mąż właśnie odśnieża auto, także jedziemy, a później już naprawdę na speedzie trzeba szykować wszystko, bo grozi mi przesunięcie Wigilii o godzinę później. Zostało dosłownie godzinka, no może więcej, z półtorej powiedzmy godzinki do Wigilii. No ja już praktycznie jestem gotowa, no mam, tam jeszcze mi się dosmaża cebulka i właśnie to wszystko już wstawiłam bar, żeby się ogrzał, bo miałam na balkonie. No i za chwilę będziemy szykować stół. W każdym razie zapomniałam, że nie popakowałam jeszcze prezentów, więc szybciutko wyjęłam tutaj pudełko, którym mam właśnie zgromadzone te wszystkie rzeczy. Tutaj mam jeszcze paczki, tutaj mam torby, także powinno naprawdę szybko to pójść. Udało się, jesteśmy gotowi, czekamy już na gości. Właśnie mój mąż pojechał po teściu, zaraz przychodzi moja mama i zasiadamy do wigilijnego stołu. Ja, korzystając z okazji, chciałabym Wam życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, takich radosnych, w rodzinnej atmosferze, jeżeli oczywiście w ten sposób spędzacie święta, jeżeli w jakiś inny winny, to oczywiście też wszystkiego najlepszego. Bądźcie szczęśliwi, szczęśliwe, spędzajcie święta tak, żeby Wam było dobrze, żebyście sobie odpoczęli, odpoczęły po tym całym świątecznym
po tych całych świątecznych przygotowaniach, po tym zamieszaniu. Już części z Was składałam życzenia właśnie w komentarzach pod poprzednim vlogiem. Tym, którym jeszcze nie zdążyłam, to naprawdę z całego serca życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten vlog ukaże się jutro rano, czyli w pierwszy dzień świąt, właśnie jakoś tak do południa. Będzie jeszcze czas, żeby sobie poświętować, pocelebrować troszkę, odpocząć. No i tyle. Także na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa!